Okay, so our next two guests are from Fresh Mail. Karolina Gnat, HR manager and agile enthusiast, focused on communication skills, and Marcin Grochowina, agile coach in Fresh Mail and Agile Nuts, helping to introduce agile practices and motivated team. Today they will tell you about agile transformation in Fresh Mail in a form of case study, and this lecture will be in Polish, so if you don't understand Polish, you can change room. Generalnie jesteśmy ostatnim impedimentem przed afterem, więc zostańcie z nami do końca i idziemy potem na piwo. Jestem Karolina, jestem HR managerem Mailu. Ja jestem Marcin, jestem Scrum Masterem i Agile Coachem we Fresh Mail. Oprócz tego, że razem pracujemy w Fresh Mailu, również razem prowadzimy projekt Agile Nuts. I w ramach tego projektu współpracujemy z zespołami, pomagamy im tworzyć procesy, przechodzić przez procesy. Tak, przełączyć mikrofon, żeby mnie było słychać, jest okej. W ramach projektu Agile Nuts pomagamy zespołom w duchu Agile pracować lepiej. Na sam początek jeszcze chcemy wam opowiedzieć kilka słów, żeby was osadzić w tym, w jakiej organizacji pracujemy, bo też o transformacji we Fresh Mailu chcemy wam dzisiaj opowiedzieć. We Fresh Mailu w tym momencie pracuje około 80 osób. Jesteśmy firmą technologiczną. Naszą transformację rozpoczęliśmy 3 lata temu. Zarówno ja, jak i Marcin jesteśmy jednymi z ambasadorów tej transformacji. I obydwoje pracujemy we Fresh Mailu od 6 lat, także już nie jedno w organizacji widzieliśmy i chcę wam dzisiaj opowiedzieć o tej zmianie. Chcemy wam podać parę przykładów, co nam się udało zrobić, jak w jaki sposób nam się to udało zrobić i mam nadzieję, że będzie to dla was inspiracja. Bardzo dużo się mówi ostatnio o turkusowych organizacjach i trochę od pewnego czasu, ponieważ jesteśmy na wielu konferencjach związanych z Agilem, zaczęliśmy to traktować jako modę, która się przejawia przede wszystkim w wystąpieniach menadżerów, liderów, właścicieli firm, a później, kiedy podczas rekrutacji, bo obydwoje uczestniczymy w procesach rekrutacyjnych, spotykamy się z pracownikami tych firm, okazuje się, że są tylko światłe słowa, światłe idee i nie ma to nic wspólnego z taką codzienną pracą każdej pojedynczej osoby w zespole. I to była jedna z tych rzeczy, którą od początku chcieliśmy, żeby u nas było inaczej, żeby faktycznie ci ludzie, z którymi pracujemy, czuli, że pracują zwinnie, żeby to ci ludzie się dobrze komunikowali, żeby to oni mówili, tak, pracujemy w firmie agile'owej, a nie nasz zarząd. Nasz zarząd oczywiście też, ale żeby ta idea jednak szła od dołu, a nie tylko od góry. Trochę nawiązując do tego, co mówił Ari rano, w 2001 Agile był bardzo prosty. To były 4 wartości, 12 zasad. W tym roku manifest Agile obchodzi swoją 18. Jesteśmy w miejscu, gdzie większość organizacji próbuje lub próbowała lub rozważa wdrażanie modelu Spotify'a, modelu HubSpot'a lub jakichkolwiek innych frameworków, albo dochodzi do wniosku, że w zasadzie nic u nich nie działa i muszą wymyślić coś swojego. A tak naprawdę warto pamiętać o tym, że częścią wspólnym mianownikiem tych wszystkich podejść nadal są te 4 wartości i nadal jest to tych 12 zasad. 3 lata temu zespół Fresh Maila, zespół IT był podzielony na 2 odrębne zespoły, w ramach którego zespoły, które tworzyły jeden produkt, w zasadzie zupełnie się ze sobą nie komunikowały, zupełnie ze sobą nie współpracowały, a zespoły, które w ogóle fizycznie siedziały w 2 osobnych pokojach i były zarządzane w różny sposób. Jeden zespół był bardzo hierarchiczny, bardzo zadaniowy, bardzo waterfallowy. Dochodziło do sytuacji, gdzie 2 gości pracujących w jednej technologii, siedzący biurko w biurko, nie wiedzieli w zasadzie, czym się zajmuje drugi kolega przy biurku obok. Drugi zespół pracował w Scrumie, ale bardziej był to Scrumbat, bo mieliśmy bardzo dużo wyjątków, jak chociażby pracowaliśmy w sprintach, które czasem trwały 2 tygodnie, czasem 2 miesiące. Stand-upy w zależności od dnia odbywały się
w różnym miejscu i o różnej godzinie. Retrospektyw nie robiliśmy, nie robiliśmy podsumowań sprintu i w zasadzie o nowych feature'ach nasz client service dowiadywał się od klientów, kiedy klienci pytali, jak coś działa, jak sobie poradzić z jakąś funkcją i w tym momencie client service dowiadywał się, że mamy nowy feature na produkcji. Mieliśmy bardzo duże silosy wiedzy. Bardzo dużo kluczowej dla funkcjonowania organizacji wiedzy znajdowało się w bardzo niewielu głowach. Dochodziło do tego, że nieobecność w biurze takiej osoby praktycznie potrafiła sparaliżować projekt i powstrzymać go, dopóki dana osoba do organizacji nie wróci. Na poziomie zespołu mieliśmy komunikację na poziomie dałeś ciała, nie było w żaden sposób żadnej konstruktywnej informacji zwrotnej. No a z racji tego, że nie mieliśmy sprint review, nie rozmawialiśmy w żaden sposób wspólnie o priorytetach, nie komunikowaliśmy tego, w całej organizacji panowało takie przekonanie, że IT znowu komuś czegoś nie dowiozło. No i te 3 lata temu usiedliśmy sobie, zastanowiliśmy się, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, w jaki sposób chcemy pracować i stwierdziliśmy, że w zasadzie chyba moment zrobić stop i postawić grubą kreskę i zastanowić się, jakie wartości są dla nas najważniejsze, w jaki sposób chcemy, jaką kulturę organizacyjną chcemy budować. Zajrzeliśmy do manifestu, zajrzeliśmy do Scrum Guide'a i stwierdziliśmy, że tak, nadal to jest podejście, które chcemy kontynuować, tylko chcemy to wszystko zrestartować i spróbować zrobić Scruma zgodnego ze Scrum Guide'em. Czy nam się to udało? Nadal dążymy do tego, żeby zrobić idealnego Scruma zgodnego ze Scrum Guide'em, ale na pewno dużo fajnej inspekcji i adaptacji w tym wszystkim było, o czym pewnie dalej opowiemy. Jedną z pierwszych decyzji, która właściwie rozpoczęła transformację, było to, iż na jedno ze spotkań managementu, gdzie są wszyscy team liderzy, przyszedł nasz zarząd i powiedział, wiecie co, my byśmy chcieli, żeby to była organizacja zarządzana przez wartości. I przynieśli 5 wartości, te same 5 wartości, które znajdują się w Scrum Guide'ie. I o ile nam te wartości pasowały i stwierdziliśmy, tak, to są wartości, którymi chcemy się kierować, to zarząd również stworzył takie bardzo długie opisy tych wartości, takie bardzo wzniosłe, które zdecydowanie nam nie odpowiadały i świadomie lub nie, to była nasza pierwsza zwinna decyzja. I też myślę, że zarząd był w dużym szoku, bo chyba jeszcze nigdy aż tyle osób powiedziało, nie, nie róbmy tego, tak? Powiedzieliśmy, chcemy sami zrobić te opisy, żeby one były krótkie, żeby one dla każdego, nieważne czy jest menadżerem, czy jest deweloperem, były jasne, klarowne i znaczyły przynajmniej mniej więcej to samo. I faktycznie powołaliśmy sobie taki mały zespół. O tyle to jeszcze wtedy było łatwe, że mieliśmy jakieś 40-50 osób, więc jakby ta odległość między menadżerem a tą pracą wykonywaną na co dzień przez pracowników nie była jakaś bardzo duża. Większość team liderów tak naprawdę wykonywała tą samą pracę, którą ich pracownicy plus jakby zajmowała stanowisko team liderskie, więc jakby oni nie byli oderwani od rzeczywistości, takiej codzienności. I faktycznie stworzyliśmy takie krótkie, zwięzłe opisy do każdej z wartości. Natomiast faktycznie podczas tej pracy jeden z naszych kolegów zadał wprost pytanie, słuchajcie, no jak to czytam, jak na to patrzę, no to czy to nie chodzi właściwie o to, żeby nie być hamem? Trochę o to chodzi, ale nie, to nie tylko o to chodzi i tak naprawdę w tym wszystkim jest dużo więcej pracy i dużo głębsze rzeczy niż tylko samo to, jak się wobec siebie zachowujemy. I tak naprawdę to był ten początek myślenia o kulturze, myślenia o wartościach, myślenia o agile'u. Postanowiliśmy na poziomie zespołu IT zburzyć mur i to zarówno po stronie mentalnej, to znaczy stwierdziliśmy, że robiąc grubą kreskę chcemy, żeby wszystkie zespoły pracowały iteracyjnie, żeby pracowały przyrostowo, będziemy w całym zespole pracowali skramowo, oczywiście dzieląc się w obrębie zespołu na mniejsze zespoły pracujące nad poszczególnymi projektami. Natomiast postanowiliśmy też fizycznie wybić dziurę w ścianie. A co ja zrobiłem? Przepraszam, mały fuck up. I ta dziura w ścianie, mimo że była fizyczna, to była też takim wstępem do
do robienia zespołów crossfunkcjonalnych, multidyscyplinarnych, do jakby oderwania się od pracy w ramach poszczególnych zespołów, w ramach poszczególnych technologii, tylko była takim otwarciem na współpracę. Kolejną rzeczą, projektem, którym się zajęliśmy, było też mówienie o naszej kulturze, o kulturze, którą chcemy tworzyć na zewnątrz. Dlaczego? Okazało się, że tak naprawdę na naszej stronie kariery nie ma ani słowa o tym, w jaki sposób pracujemy. Tak, były tylko ogłoszenia, nic więcej. A jednak ta kultura organizacji, praca w zwinności potrzebuje pewnego mindsetu, z którym taka osoba do organizacji dołącza. I jeżeli taka osoba się źle czuje w zwinności, to nie jesteśmy w większości przypadków w stanie zmusić kogoś, żeby z dnia na dzień nagle polubił pracę w zwinnym środowisku. I tak naprawdę to jest wybór konkretnej osoby. Postanowiliśmy napisać o tym. Postanowiliśmy napisać nie tylko o tym, w jaki sposób pracujemy i stać się transparentem, jeżeli chodzi o nasz stack technologiczny, ale też postanowiliśmy zacząć pisać o tym, jak wygląda nasza kultura organizacji, na co stawiamy. I się okazało, że po kilku rozmowach rekrutacyjnych, które się pojawiły już po tej zakładce, ludzie faktycznie to czytają i ludzie faktycznie zaczynają przychodzić, ja chcę tu pracować, nie dlatego, że jesteście popularni, tylko dlatego, że podoba mi się ta kultura, w której pracujecie i ja chcę w takiej kulturze pracować. Owszem, zdarzały się skrajne przypadki, że pani na jednym wydechu przedstawiała nasze wartości i to, jak bardzo się zapoznała z naszą zakładką kariery, ale faktycznie w pewien sposób odsiewa nam to takich kandydatów, którzy by się źle czuli w takiej kulturze organizacji. I to, co w tym wszystkim jest ciekawe, nie mówimy o naszym procesie rekrutacyjnym dlatego, że rekrutujemy, tylko dlatego, że proces rekrutacyjny też jest jednym z przykładów, jak iteracyjnie się rozwijał, jak poddawaliśmy taki proces w organizacji jak rekrutacja, inspekcji i adaptacji, jak z kolejnych procesów rekrutacyjnych staraliśmy się wyciągać wnioski i w jakiś sposób modyfikować po to, żeby dawać nie tylko wartość nam, ale uczestnikom, jakby kandydatom. No i doszliśmy do miejsca, w którym ludzie ponownie wracają do procesu rekrutacyjnego, co nie było dla nas normalne 3-4 lata temu, i wracają mówiąc, dzięki za feedback po rekrutacji, douczyłem się, spróbujmy raz jeszcze, i faktycznie dołączają do organizacji. Jeśli miałbym zastanowić się, co w samym Scrumie jest skalowalne poza ten framework i w zasadzie do zaadaptowania w dowolnej organizacji, nawet nie do końca zwinnej, to byłyby to filary, dlatego że uważam, że przejrzystość, inspekcja i adaptacja to są takie narzędzia, które bardzo jakby dołączając do tego krótkie iteracje, pozwalają w bardzo fajny sposób rozwijać się, zmieniać się i ewoluować. Transparentność, przejrzystość według nas to jest jedna z pierwszych rzeczy, o jakiej w ogóle możemy mówić, jeżeli chcemy być zwinną organizacją. I jasne, my tu nie mówimy o tym, że z dnia na dzień pokazujemy wszystkie wyniki finansowe albo wszystkie zarobki firmy, bo to się nie uda. Ludzie nie są przygotowani na to, że przychodząc do organizacji nagle w ogóle mają się mierzyć z takimi danymi, szczególnie jeżeli na przykład organizacja nie jest w super kondycji finansowej. Wręcz pewnie by nam zarzucili, dlaczego w ogóle są obarczani takimi informacjami. My zastanowiliśmy się, okay, od czego możemy zacząć, który element tej transparentności jesteśmy w stanie wśród naszych ludzi rozpropagować, i okazało się, że transfer wiedzy to jest ta rzecz, od której możemy zacząć. Bardzo dużym problemem, jak już Marcin wspominał, były dla nas te silosy wiedzy, szczególnie, że niektórzy pracownicy pracują u nas tyle lat, ile freshman istnieje, czyli 11 lat, pisali setną linijkę kodu i zdobyć z głowy takiej osoby sposób podejścia do problemów, to jak niektóre problemy były rozwiązywane 5 czy 6 lat temu, nie było łatwe. Ale faktycznie okazało się, że ten transfer wiedzy jest możliwy i ludzie od razu poczuli się nieco pewniej chociażby przy podejmowaniu niektórych decyzji, bo mieli dużo większą wiedzę. Jeżeli chodzi o transparentność, też bardzo ważną rzeczą jest tutaj walczenie z hipopotamem i walczenie z hierarchicznością. Bo jeżeli robimy hipopotam, czyli highest paid person opinion. Jasne. Jeżeli chcemy, żeby ludzie byli odpowiedzialni za projekt, a odpowiedzią na pytanie, dlaczego to robimy,
jest, bo szef tak powiedział, albo bo team leader tak powiedział i kropka, to nie liczmy na to, że te osoby wezmą za to odpowiedzialność, bo oni wtedy powiedzą, że to jest odpowiedzialność team lidera, skoro on tak powiedział. I owszem, w naszym przypadku to też nie było łatwe, kiedy nagle zarząd, który przez 5-6 lat tak naprawdę nie musiał odpowiadać na żadne pytania, tylko mówił robimy tak i robiliśmy tak, nagle zderza się z pytaniami i to nawet nie od managementu, tylko nawet od juniorów, którzy chcą wiedzieć i zrozumieć, dlaczego w tym momencie rozwiązujemy ten problem. I nie jest to proste dla managementu czy dla zarządów podjąć takie wyzwanie, ale przykładem może być to, że w jednym z projektów, który był to projekt, który jakby udoskonalał nasz sposób rozliczania, nasza junior deweloperka zrobiła kartkówkę po prostu zarządowi, jakby rozwiązali kolejne case'y. I się okazało, że każdy by rozwiązał na inny sposób. Jasne, te różnice tam nie były jakieś bardzo duże, ale okazało się, że ponieważ ten proces gdzieś był zagrzebany przez tyle lat, to każdy to rozwiązał jak mu się wydawało. I co było fajne, oni się naprawdę z tego ucieszyli. Oni się ucieszyli z tego, że osoba chce tej wiedzy, że chce jakby zgłębić problem właściwie do dna, żeby móc podejmować właściwe decyzje. I jeżeli mówimy o budowaniu odpowiedzialności, o budowaniu samoorganizacji, musimy być przygotowani na to, żeby tych ludzi wdrażać na jak najwcześniejszym etapie projektu, żeby się zastanowić, na jakie pytania my jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale też nauczyć się mówić nie wiem, bo jeżeli produkt ma 11 lat, to nie będzie jednej osoby, która odpowie na każde pytanie, po prostu nie ma takiej możliwości. Co więcej, nie po to zatrudniamy ludzi o różnym doświadczeniu z różnych organizacji, żeby nie korzystać z tego i żeby nie korzystać z ich doświadczeń i żeby nie tworzyć im środowiska, w którym oni mogą bezpiecznie powiedzieć nie zgadzam się z tym, zrobiłbym to w inny sposób. Jakby to jest podstawą do tego, żeby tą odpowiedzialność zacząć budować i faktycznie bardzo mocno stawiamy chociażby na facylitację spotkań, na to, żeby każda osoba podczas spotkania mogła się wypowiedzieć, na to, żeby uczyć ludzi konstruktywnego feedbacku i naprawdę bardzo dużo energii w to wkładamy, żeby ludzie nauczyli się ze sobą rozmawiać i dyskutować. Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia nie znaczy, że procesy i narzędzia nie są ważne. Ważne, żeby ludzie dobrze się ze sobą komunikowali, natomiast ludzie nie zaczną tego robić bez odpowiednich procesów. I to, na czym nam bardzo zależy pracując z zespołami, to, żeby te procesy były mądre, to, żeby były procesy, które działają, które funkcjonują, które są poddawane inspekcji i adaptacji, bo nie ma nic gorszego, jak nawiązując do tego, co Karola przed chwilą powiedziała, jak proces, który nikt nie wie, kiedy został ustalony, nikt nie wie, kto tak postanowił i podążamy nim, bo ktoś tak kiedyś nam kazał, ale podskórnie czujemy, że w zasadzie to jest bez sensu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby transparentnie, otwarcie rozmawiać o tym, co nam przeszkadza, w jaki sposób dany proces i który proces warto by było poddać ewaluacji i tak naprawdę wyznaczać sobie jakieś okresy, kiedy poddajemy je inspekcji, adaptujemy nowe zmiany i przypatrujemy się, czy ta zmiana zachodzi, czy ponownie warto poddać go inspekcji i adaptacji. Mówiliśmy o silosach wiedzy. U nas bardzo dużo prostych procesów, tak naprawdę czasami wynikających chociażby ze Scrum Guide'a, chociaż nie wprost, bardzo nam usprawniły chociażby walkę z silosami wiedzy. Jednym z takich elementów były porządne refinementy, to znaczy refinementy, na których zespół na jak najwcześniejszym etapie dowiaduje się o projekcie, zaczyna zadawać pytania, zaczyna zastanawiać się, co tak naprawdę nam jako organizacji przyniesie największą wartość i czy na pewno wszystko, z czym przychodzi strona biznesowa, tą wartość dostarczy, czy możemy coś obciąć, czy możemy gdzieś indziej ten czas zainwestować. I to bardzo fajnie usprawniło nam wyciąganie też tej kluczowej wiedzy z pojedynczych głów, bo mając na takim refinementie eksperta domenowego, on dzieląc się wiedzą, dawał też przestrzeń po pierwsze ludziom z zespołu, żeby usłyszeli o tych rzeczach, które ich czekają wkrótce, ale też żeby zadali pytanie, co można zmienić, dlaczego w taki sposób takie decyzje zostały podjęte i w jaki sposób z tymi elementami systemu się dalej bawić.
Kolejnym fajnym wydarzeniem, które nam bardzo mocno, czy narzędziem, które nam bardzo mocno pomogło walczyć z silosami wiedzy, był event storming. Ktoś z Was słyszał kiedyś o event stormingu? Okej. Okay. Event storming to jest takie narzędzie, w ramach którego zamykamy w jednym pomieszczeniu wszystkie osoby zainteresowane stworzeniem jakiegoś procesu biznesowego. I to są zarówno osoby, które mają wiedzę na temat dlaczego coś robimy, i to jest strona biznesowa, i mają wiedzę, w jaki sposób będziemy to robić, i to jest strona deweloperska. I w trakcie tej sesji staramy się zmapować cały proces developmentu, ale skupiając się na tej warstwie biznesowej od początku do końca, przewidując różne ścieżki, tylko po to, żeby zlokalizować jak najwięcej luk w naszym myśleniu, w naszym procesie i zidentyfikować obszary, na które jeszcze musimy zaadresować. I takim przykładem jest w zeszłym roku bodajże pracowaliśmy nad procesem, który był mega kluczowy dla funkcjonowania naszej organizacji. Odbyliśmy chyba 3-6-godzinne spotkania, na których na post-itach, białych kartkach, ścianach zapisywaliśmy różne diagramy, różne schematy, i po tych 3 spotkaniach, po 18 godzinach stwierdziliśmy, mamy to, a potem potem przyszedł weekend, minęło kilka dni, zrobiliśmy sobie 3-godzinną sesję event stormingową, oczywiście już bazując na tych informacjach, które wcześniej zdobyliśmy, mając tą wiedzę z 18 godzin pracy nad tym. I w ciągu 3 godzin okazało się, że mamy kilka luk w bardzo kluczowych miejscach, które tak naprawdę wyłożylibyśmy się w momencie, kiedy deweloperzy zaczęliby zadawać pierwsze pytania na etapie refinementu albo chociażby planowania. Tak. Kolejnym przykładem procesu, którego ewolucja zajęła nam dużo czasu i trwa teraz nadal, to są nasze sprint review. U nas sprint review w tym momencie wyglądają tak, że jest zaproszona na nie każda osoba z organizacji. Oczywiście przychodzi ten, kto w danym momencie może przyjść. Natomiast na samym początku w ogóle było to nazwane tylko demo, faktycznie była tylko ta część demo i tak naprawdę wyglądało to tak, jakby każdy zespół deweloperski przyszedł się wytłumaczyć, co zrobił przez te ostatnie dwa tygodnie i pokazać, że pracował. I koniec. Nic dalej się tutaj nie działo. I to też już była iteracja wcześniejszego pomysłu, bo przy pierwszym podejściu wprowadzenia naszego sprint review ono wyglądało tak, że osoba pełniąca obowiązki product ownera w naszym zespole przygotowywała co 2 tygodnie prezentację, na którą przychodzili menadżerowie poszczególnych działów, i on za wszelką cenę próbował uzasadnić, że ten czas 2 tygodni był najlepszą inwestycją, jaką organizacja mogła dać, a w wyniku tego słyszał: znowu nam czegoś nie dowieźliście. I jakby to, o czym Karola opowiada, to spotkanie, gdzie zespoły zaczęły się tłumaczyć, to była kolejna iteracja. I już sami członkowie zespołu IT czuli, że coś jest nie tak z tymi spotkaniami, że coś trzeba zmienić. Na początku była propozycja, że oni sami to zmienią, ale my wtedy powiedzieliśmy: stop, zapytajmy organizacji, wyślijmy krótką ankietę, zapytajmy się, co jest nie tak z tymi spotkaniami, czemu ludzie nie zadają pytań, czemu ludzie nie nurtuje to, co się dzieje, bo być może problem leży gdzie indziej niż nam się wydaje. I faktycznie, oprócz tego, co powiedziałam, że trochę trzeba było zmienić myślenie deweloperów, że to nie jest spowiedź ich pracy dwutygodniowej, czy jakby ten problem gdzieś tam wcześniej zdiagnozowaliśmy, to się okazało, że tak naprawdę część z ludzi nie rozumie języka, jakim porozumiewają się deweloperzy. I owszem, stwierdziliśmy, jesteśmy firmą technologiczną, nie możemy całkowicie spłaszczyć tego języka, no bo są na przykład osoby z biura obsługi klienta, którym się raz trafi klient, który jest atechniczny, a raz taki, który jest techniczny, i oni muszą się z nim skomunikować i w ten sposób. I na ten problem było dosyć proste rozwiązanie, chociażby zespół marketingu zaprosił team liderów IT i poprosił o wytłumaczenie rzeczy, których nie rozumieją. Po prostu na jednym sprint review siedzieli i spisywali wszystkie słowa, zdania, wszystko, czego nie rozumieli, po prostu zaczęli zadawać pytania. I nagle się okazało, akurat to byli sami faceci, jeżeli chodzi o IT, że są całkiem sympatyczni, co więcej, potrafią to wytłumaczyć zupełnie po ludzku, i faktycznie marketing jest w stanie zrozumieć właściwie każdy komponent systemu, jaki by nie zapytał.
Dzięki temu oprócz tego, że poszerzyli swoją wiedzę i łatwiej im było pisać chociażby teksty, to też wiedzieli, o co w ogóle zapytać na tym spotkaniu. Druga rzecz, ludzie się trochę czuli nieprzygotowani, bo nie wiedzieli, co na tym spotkaniu się wydarzy, o czym zespół IT będzie mówił. Było to trochę wyzwanie, ponieważ spotkanie przygotowujące do Sprint Review jest dzień wcześniej, po południu, więc stwierdziliśmy, zamiast siadać, tworzyć maile, chociaż jeden taki mail wyszedł, ale było to zbyt pracochłonne, po prostu zrobiliśmy wersję offline'ową. Na flipcharcie wywiesiliśmy karteczki, które i tak podczas spotkania się pojawiały i trzeba było je tylko pokategoryzować. W pierwszej wersji były trzy kategorie, czyli sprint review jako demo. Co się wydarzyło w sprincie, czyli wszelkie, no, chociażby event stormingi, które przygotowują nas do dalszych etapów, oraz taka część stricte techniczna, bo powiedzmy sobie szczerze, prace administracyjne mogą nie ciekawić reszty organizacji. Natomiast w tym momencie dodaliśmy jeszcze jeden element związany stricte z zapowiedziami, czym zespół IT będzie się zajmował w najbliższym sprincie. Jakie projekty ruszają, tak. Oprócz tego, że sprint review wcześniej było tylko robione przez zespół IT, zarówno zespół marketingu, jak i zespół sprzedaży również teraz robi w trakcie tego sprint review swoją prezentację, opowiadają o tym, co się wydarzyło u nich w ostatnim sprincie i dzięki temu możemy zsynchronizować tą wiedzę, co się działo w organizacji, na jakim etapie jesteśmy, bo tak naprawdę, umówmy się, jeżeli mam jeden produkt, to nie ma czegoś takiego, że marketing robi coś oderwanego od tego, co robi zespół IT. Tak naprawdę wszystkie zespoły grają do jednej bramki i chociażby, nie wiem, nowy feature, to wszystkie zespoły nad nim pracują i nad jak najlepszą implementacją tego nowego feature'a. Jakby zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy jest w tak komfortowej sytuacji, że ma na pokładzie 80 osób, które siedzą w jednym biurze i może zaprosić każdego na sprint review, ale bardzo ważne jest to, żeby taki proces jak sprint review też czasem poddawać inspekcji i adaptacji i czasem zastanawiać się, czy to spotkanie jest na pewno efektywne i też nie wymyślać samemu, co można zmienić, żeby było bardziej efektywne, tylko w myśl zasady ask the team, zapytać osób, które jakby są zainteresowane tym, co usłyszą na tym spotkaniu, w jaki sposób je można efektywniej przeprowadzać. No i przede wszystkim warto też uspójniać język. Jakby transparentność w tych filarach Scruma też odpowiada za to, żebyśmy wszyscy rozumieli, o czym mówimy i jakim językiem się posługujemy. Tak. Całkiem nieźle jako zespół IT zaczęło nam wychodzić praca nad projektami w ramach małych zespołów. Natomiast gdzieś na przełomie roku zorientowaliśmy się, że nie do końca dobrze nam wychodzi synchronizacja prac nad tymi projektami. Freshmail nadal jest jednym produktem, jednym narzędziem. Natomiast w ramach naszego zespołu równocześnie prowadzimy kilka projektów, które czasami wymagają zsynchronizowania prac między zespołami. I dowiedzieliśmy się o tym, że nie umiemy w to, bardzo boleśnie w momencie, kiedy zorientowaliśmy się, że coraz częściej, kiedy zaczęliśmy kończyć dwa albo trzy dosyć duże projekty, które wymagały już wdrożenia, okazywało się, że na przykład zespół, który w danym momencie był wąskim gardłem, mimo tego, że zadeklarował coś na planowaniu, że dostarczy zespołowi, który czekał na dany komponent, na koniec sprintu mówił, no sorry, nie udało nam się. No i zaczęliśmy się zastanawiać, jak to zsynchronizować i zaczęliśmy wprowadzać elementy Nexusa. Dlaczego Nexus? Bo jakby lubimy Scruma, dlatego jakby Nexus, którego napisał Schweber, był dla mnie, gdzie proponowałem ten proces, naturalną propozycją zespół to poszedł i działamy w tym momencie bazując na nim. No ale to tak naprawdę to co wprowadziliśmy przede wszystkim, to wprowadziliśmy takie dodatkowe wydarzenie, które nazywa się metaplanowaniem, metaprocesem. W ramach niego spotykamy się, w ramach tego samego spotkania przygotowującego do sprint review, kolejnym etapem jest zaplanowanie kolejnego sprintu, zaplanowanie sprintu jednego, dwóch, trzech do przodu, przewidzenie, gdzie te nasze prace będą się ze sobą zazębiać i zasygnalizowanie poszczególnym zespołom, że to będzie moment, kiedy będziemy potrzebowali waszej pracy, przewidźcie
to na etapie swoich planowań. I oczywiście pierwsza reakcja team leaderów była taka: o matko, kolejne spotkanie. Natomiast jak się okazało, że jeżeli osoby będące na tym spotkaniu są w stanie się do niego przygotować, to tak naprawdę 40 minut i sprawa jest załatwiona, bo każdy wie, z czym przychodzi, każdy wie, co ma powiedzieć. Inna kwestia, jeżeli te osoby są nieprzygotowane, to się wtedy przeciąga, ale faktycznie byliśmy w stanie też bardzo wiele spotkań, bo Agile to komunikacja. Komunikacja niestety w większości to są spotkania. Bardzo mocno zoptymalizować, bardzo mocno zastanowić się nad tym, czy tego spotkania potrzebujemy, czy ona musi być w takim gronie, a nie innym, czy nie da się tego załatwić może jednak na mailach. I faktycznie stworzenie takiej kultury, gdzie każdy może zakwestionować, czy to spotkanie jest nam na pewno potrzebne i czy nie lepiej skupić się na czymś innym, bardzo nam pomogło w organizacji pracy po prostu. A propos podejmowania decyzji, jakiś czas temu zapytałem na LinkedInie agile'owe grono, jakie są największe bullshity, z jakimi się zetknęli pracując w branży, albo jakie są najśmieszniejsze historie, z jakimi się spotkali. I jedna z osób napisała mi cytat: zespół zagłosował, żeby nie robić skrama. No i bardzo śmiechłem, jak to przeczytałem, natomiast rzeczywistość dogoniła mnie równie szybko. Mieliśmy taki projekt, gdzie zespół wyszedł oddolnie z inicjatywą, że mamy pewien feature, który przekładamy od wielu lat, mówiąc, że nie jesteśmy w stanie go zrobić. A oni wpadli na pomysł, jak dostarczyć MVP w ciągu dwóch sprintów i chcieliby jakby zamknąć się w jakimś pomieszczeniu i pracować dwa sprinty, żeby spróbować to MVP dostarczyć. I pod koniec pierwszego sprintu dostałem informację, że zespół zagłosował na Slacku, żeby nie robić retrospektywy. Co było ciekawą decyzją, bo biorąc pod uwagę, że to jest zespół powołany na dwa sprinty, odebrali sobie możliwość zrobienia inspekcji i adaptacji, zastanowić się, co mogą zoptymalizować w swoim procesie. Oczywiście zrobiliśmy tą retrospektywę, oczywiście okazało się, że było bardzo dużo przestrzeni do optymalizacji. I warto o tym pamiętać, że agile, zwinność to nie jest demokracja, to jest konsensus. Warto pamiętać o tym, żeby stworzyć taką przestrzeń, żeby każda osoba biorąca udział w procesie miała przestrzeń do zabrania głosu, wypowiedzenia tak naprawdę swoich obaw, swoich oczekiwań, ale pamiętajmy, że jakby zespoły zwinne funkcjonują po to, żeby dostarczać organizacji największą wartość i finalnie na zasadzie konsensusu podejmujmy takie decyzje, które tą wartość największą organizacji przynoszą. Pamiętajmy też, żeby nie zakładać, że skoro organizacja jest zwinna, to każdy nowo powołany zespół, nawet z pracowników wewnętrznych, od kopa stanie się zwinny, bo też mamy przykłady, w których wydawało nam się, że jeżeli stworzymy zespół dosyć mały, czteroosobowy, z osób, które pracowały u nas w organizacji, damy im konkretny cel i powiemy, róbcie to jak chcecie, to te osoby będą zachwycone, że mogą to robić. A nagle się okazuje, że nie, bo one wcześniej, bo akurat to były same dziewczyny, wcześniej pracowały w bardzo określonych ramach, zawsze wiedziały, jak coś mają zrobić, a tu nagle dostają tylko, co mają zrobić, zupełnie bez tego jak. I naprawdę tam przez 3 miesiące panował totalny chaos, bo były tak pogubione i tak nie potrafiły się odnaleźć w tym, że mogą wszystko właściwie. To było dla nich przytłaczające i okazało się, że wystarczyło na początek wprowadzić kilka procesów, na początek trochę te ramy zawęzić i teraz ten zespół przychodzi ze swoimi pomysłami. Teraz ten zespół jakby przeszedł ten etap, tej fazy jakby rozwoju, w której potrzebował hierarchiczności, potrzebował procesu, pomimo tego, że pracował w zwinnej organizacji i w tym momencie jest w stanie te cele dowozić na swój sposób, tak jak same sobie to tak naprawdę wymyślą. Od pewnego czasu doszliśmy do takiego momentu, w którym sobie nazwaliśmy, że taki zespół, który już od jakiegoś czasu pracuje w Agile'u, jest trochę jak takie nastolatki. To znaczy, oni już chcą brać samą odpowiedzialność. Oni już potrafią się samoorganizować, tylko nie do końca zawsze mają wszystkie informacje. Nie do końca mają tyle doświadczenia, żeby zauważyć, że to, ten proces, który wymyślili, ten projekt, który chcą zacząć robić, może nie do końca jest właściwy. I to jest już nasza rola Scrum Mastera, HR Managera, Team Lidera tego zespołu, żeby przy tym zespole być i w odpowiednim momencie, jeżeli jest na to przestrzeń, powiedzieć temu zespołowi, róbcie tak, jak chcecie, i
pozwolić im się potknąć, albo w pewnym momencie powiedzieć stop i podać argumenty, dlaczego ta droga, chociaż jest odpowiedzialna, chociaż jest samozorganizowana, nie jest w tym momencie najlepsza dla organizacji, nie jest w tym momencie najlepsza dla tego zespołu, bo taka jest nasza rola, żeby przy tym zespole zawsze być, ale niekoniecznie zawsze im mówić, co i jak mają robić. W ramach projektu Agile Nuts mamy dwa takie sztandarowe hasła. Jeden, chcemy zdekodować nazwy HR nie jako Human Resources, bo nie lubimy pracować z zasobami, tylko z ludźmi, więc staramy się to nazywać Happy Relations. Natomiast drugim hasłem jest Collaborate and Listen i dla nas to jest taka kwintesencja zwinności, bo dla nas w całym Agile'u chodzi o to, żeby być nastawionym na współpracę, ale też słuchać wzajemnie swoich potrzeb, słuchać tego, czego potrzebują inni, czego potrzebujemy my i znajdować ten konsensus po to, żeby dostarczyć największą wartość. I zdajemy sobie sprawę, że dla ludzi, którzy pracują w bardzo dużych firmach, w bardzo dużych korporacjach, to o czym opowiadamy może się wydawać z kosmosu i że jest trudne i że to nie jest tak prosto, jak się ma 2000 osób, a nie 80 osób, ale mamy przykłady, gdzie pracowaliśmy z zespołami, które mają powiedzmy tylko jeden dział w Polsce, a resztę za granicą i faktycznie potrafili się zainspirować tymi procesami, o których opowiadamy, potrafili wziąć coś dla siebie, potrafili w ramach swojego zespołu część z tych rzeczy wprowadzać, więc to też nie jest tak i nie chcemy, żebyście to brali jeden do jeden absolutnie, bo uważamy, że żadne modele brane jeden do jeden się nie sprawdzają, że każdy model powinno się dostosować do tego, jakie są potrzeby organizacji i w jakim momencie rozwoju danego zespołu w tym momencie jesteśmy. Ale warto pamiętać, że czasem trzeba po prostu wybić dziurę w ścianie. Dokładnie tak, dziękujemy. Pytania tutaj, czy w pubie? Mamy jeszcze 9 minut, także jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, zapraszam. Nie ma. Okej. To dziękuję bardzo. Dziękujemy.